Schron bojowy w Wikinie. Wiknie. Wiknie. Typowy bunkier niemiecki z okresu 38-39. Jeden ze 130 schronów bojowych i biernych wchodzących w skład olsztyńskiej linii obronnej. No, no, no. Załoga bunkru stanowiła 19 żołnierzy, mających do dyspozycji 3 ciężkie karabiny maszynowe i działo przeciwpancerne kalibru 37. Bunkier wyposażono również w żelbetowy garaż dla drugiego działka. Bunkier. Żelbeton. Janusze Urbeksu. Pod Nidzicą. Tu jakaś dziura w ziemi. Ale kawał betonu. Tu były drzwiczki jakieś. Drzwiczki. Obejdziemy go najpierw dookoła. Zobaczymy, co tutaj jest. Bunkier. Tu stanowisko pewnie działa jakiegoś. O, tu to on już jest zawalony trochę. O, tu zostawili Niemcy wiadra po cemencie. O, tu jakie wąskie przejście. Tu większe pomieszczenie, pewnie jadalnia tu była. Jadalnia. Tu przejście, tu wejście. No już się zawala ten bunkier. I tu wyjście. Trumf. Hello! Stoję tu. Ale kawał betonu, jakby ten beton się tu zwalił komuś na głowę. Wow. Na przykład mi. A tutaj takie małe pomieszczenie. Połączenie GPS zostało zerwane. Oh my god. Zostało zerwane połączenie GPS. O jacie. No i bunkier. Obeszliśmy cały, wyszliśmy. Trumf. O, tu nawet ścieli drzewa, które narosły na tym bunkrze. A tutaj są odchody królika. Zająca. Jesteśmy na dachu bunkru. Bunkra. Trochę betonu tu wylać. W porównaniu do tych bunkrów, co chodziliśmy pod Warszawą po nich, to jest taki mały bunkierek. Taka popierdółka z drzewami na dachu. No drzewa ładnie porosły na tym betonie. Wow. No. Janusze Urbeksu pozdrawiają. Do następnego filmu.